zaszczyt przywitać Państwa na 42. spotkaniu z historią u Hoffmana. To jest spotkanie, które odbywa się po wakacyjnej przerwie. My, jak widzimy z tego obrazu, prawda, będzie poświęcone promocji książki mojej koleżanki z Pracowni Dziedzictwa Kulturowego, Agnieszki Wysockiej. Poświęcone będzie sylwetce i dokonaniom architekta Jana Kosowskiego. Może zgodnie z tradycją powiem kilka słów o Agnieszce, tak jak zawsze mówię, kilka słów o autorach poszczególnych wystąpień na kolejnych spotkaniach z historią. Otóż może zacznę od tego, że Agnieszka Wysocka jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tak się złożyło, że w naszej pracowni są w sumie z Agnieszką trzy osoby, które kończyły KUL w różnym czasie. To jest pewnie jakiś wyróżnik, bo Agnieszka zaczynała studia jeszcze w czasach, kiedy była żelazna kurtyna, już się kończyła, ale jeszcze była. I to były czasy, kiedy Katolicki Uniwersytet Lubelski był jedynym wolnym uniwersytetem między Łabą a Władywostokiem. Potem powoli wytracał jak gdyby swoją taką uniwersalną, szeroką aurę, szeroki wymiar, prawda? I dzisiaj jest tylko uniwersytetem regionalnym. Ale w naszych czasach było inaczej i tam na swej drodze spotkała wielu wybitnych uczonych i nauczycieli akademickich, którzy dali jej warsztat. Bo w tym, co robi, widać rękę dobrego warsztatowca, prawda? Także KUL na pewno określił w jakimś sensie życie i dorobek Agnieszki. I zajmuje się przede wszystkim architekturą i budownictwem międzywojennej Bydgoszczy. Co zresztą także widać po tej drugiej jej książce samodzielnej. Ale jak zajdzie potrzeba, to pisze o gotyckiej Madonnie, klasycystycznym pałacu czy romańskim strzelnie. Taka potrzeba nieraz zachodzi w pracy naszej pracowni, prawda? Musimy różne rzeczy uprawiać, różne dziedziny historii sztuki dotykać i opracowywać. Także nie zawsze starcza nam czasu na pogłębianie w pracy naszych własnych zainteresowań, własnych studiów. Jej drukowany dorobek obejmuje blisko setkę publikacji. Są to szkice, artykuły i książki. Książki, których była współautorką lub samodzielną autorką. Także dorobek jest niemały i o dużym znaczeniu gatunkowym. Co tu jeszcze? A co najważniejsze, ja sobie tutaj napisałem, prawda, bo tak jestem spremowany i pewnie bym nie dał rady tak zgrabnie powiedzieć. A co najważniejsze, jest osobowością, erudytką poruszającą się swobodnie po wielu dziedzinach nauki i kultury. Także miło i mądrze się z nią rozmawia, co nie jest bez znaczenia, prawda, w codziennych relacjach. Także podsumowując, należy do ludzi, dzięki którym świat staje się lepszy. I oby tak dalej. Dzień dobry, dobry wieczór. Trudno powiedzieć, jaka to jest jeszcze pora, jeszcze jasno. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy panu Lechowi Łubikowi za wstęp i określenie różnych przepięknych cech Agnieszki Wysockiej, pani doktor Agnieszki Wysockiej, którą witamy serdecznie i dziękujemy za to, co nam przyniosła swoją kolejną książką poświęconą Janowi Kosowskiemu. Za chwilkę już o niej usiądź, Agnieszko, usiądź. Będziemy rozmawiać. Chciałam tylko jeszcze dorzucić kilka słów do portretu psychologicznego naszej bohaterki dzisiaj. Agnieszka jest przemiłą osobą, bardzo życzliwą i ma niezwykły dar, którego nie mają wszyscy naukowcy, niestety, choć z wielkim szacunkiem się o nich wyrażam, oczywiście. Ale ten dar to jest język, którym mówi o rzeczach niezwykle ważnych, o których my, słuchacze, nie mamy pojęcia i dzięki niej się o tym dowiadujemy. To jest dar popularyzacji nauki, który rozpoznaliśmy w radiu już wiele lat temu i
pomyśleliśmy sobie, że to jest cudowny nabytek właśnie dla Państwa, żeby usłyszeć jej opowieści o tym, cóż to jest historia sztuki. I robi to od wielu lat, za co jestem jej ogromnie wdzięczna i bardzo dziękuję. I jestem zaszczycona, że znamy się prywatnie dzięki właśnie tej Agnieszki aktywności. Ma wielu fanów wśród słuchaczy, którzy bardzo chwalą to, co robi. To jest oczywiście na marginesie jej ciężkiej pracy zawodowej. Niejako taka dodatkowa czasami możliwość spotkania się z większą liczbą osób. No ale oczywiście główna praca to tutaj w pracowni dziedzictwa kulturowego, no i na uczelni na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. I te dwie instytucje, jeszcze do tego prezydent Bydgoszczy, bo to jest część pieniążków, jak to niektórzy mówią, strasznie nie lubię tego słowa, pieniędzy ze stypendium Bydgoszczy, pana prezydenta Bydgoszczy, no i z uczelni UKW. A spotykamy się tu właśnie, gdzie na co dzień pracuję. Tak więc tyle pochwał na wstępie. Na pewno ich nie wyczerpałam, bo jest to skarb, dziewczyna, naprawdę wspaniała. Wystarczy. I teraz już do bohatera. O książce. No właśnie, to jest niesamowite, że wielu z nas pewnie, i to nie jest żaden chyba wstyd, chociaż może, przechodzi, przejeżdża w Bydgoszczy i nie tylko w Bydgoszczy, bo jak się potem okazało po lekturze książki, prace pana Jana Kosowskiego znajdują się również w Tucholi, Poznaniu, wielu, wielu innych miastach i naszego regionu i nie tylko. Ale w Bydgoszczy przechodzimy, przejeżdżamy, nie mamy świadomości, że tyle budynków wspaniałych i tych większych i tych mniejszych, piękne wille na Sielance, to jest autorstwa pana Jana Kosowskiego. Ja ze wstydem przyznaję, że dzięki Agnieszce i jej książce dowiedziałam się, kto te wille zaprojektował. Niektóre są w świetnym stanie, niektóre w bardzo złym i dalej niszczeją, nad czym ubolewam. Tu takim przykładem absolutnie widomym jest pałacyk przy Alejach Ossolińskich, 7, dobrze mówię, 7, który teraz jest na sprzedaż. Przepiękny, ale niszczeje i serce boli. Co dzień tam przejeżdżam i tak sobie myślę, szkoda, że nikt nie chce tego wyremontować. Biorę książkę do ręki. Jan Kosowski, proszę bardzo. Agnieszka odkryła dla nas, dla takich jak ja, sylwetkę Jana Kosowskiego. Niezwykły życiorys, niezwykła osoba. Jak sobie na niego popatrzyłam, na zdjęcia, bo zalet tej książki jest bardzo wiele, ale jedną z nich jest również to, że mamy mnóstwo tutaj materiałów źródłowych, zdjęć, projektów. No, niesamowita sprawa. No i oczywiście zdjęcie bohatera. Pana w okularach, z fajeczką, z papierosem. Proszę Państwa, ja kocham dwudziestolecie międzywojenne i tak jak Agnieszka też kocham te budynki. I sobie pomyślałam, Boże, jaki niesamowity pan. Mieliśmy tu w Bydgoszczy taką osobę, kochającą to miasto, choć z tego miasta nie pochodzącą, bo tak się składa, że miasta, do których przybywają osoby nie z tych miast, nie urodzone w tych miastach, najwięcej dla tych miast robią. Przyjezdni zawsze bardzo wiele serca i swojego talentu zostawiają w tym mieście, daleko nie szukając Andrzej Szwalbe i wielu innych. I taką osobą był Jan Kosowski. Agnieszko, powiedz, kiedy postanowiłaś jemu poświęcić książkę i czym on cię ujął na początku? Czy właśnie jakąś willą, pięknym budynkiem? Kiedy to się stało? Kiedy postanowiłaś się zająć? Teraz się okaże. Wreszcie cię dopuściłam do głosu. Teraz się okaże, jak już długo chodzę po świecie. Tak więc, kiedy, ja nie powiem, co myśmy robili w 6. liceum ogólnokształcącym na przerwach i tu jest pan profesor historii, Lech Zagłoba, mój ukochany profesor Lech Zagłoba. Ja bardzo dziękuję, panie profesorze, że pan tu jest. I ja od razu też tutaj ogromny ukłon, bo nie byłoby tej pasji historycznej, gdyby nie pan profesor. I tak tu od razu ten ukłon w stronę pana profesora.
A szóste liceum ogólnokształcące ma to szczęście, że właśnie sąsiaduje z tym przepięknym bydgoskim zakątkiem, jakim jest Sielanka. A na Wagary tam chodziłaś. Tak, no nazwijmy to, że chodziliśmy tam na Wagary, tak? A co my tam robiliśmy, to wie pan profesor. Tak więc, wracając do tematu jeszcze licealnego, to wówczas, bo to były lata, przełom lat 80. i 90., te wille nie prezentowały się najlepiej. Ale akurat te wille, które miały te resztki świetności, no to były, ja oczywiście absolutnie wtedy nie widziałam, nie przypuszczałam, że w ogóle będę się nimi kiedykolwiek zajmować, ale one już coś w sobie miały, one nam się bardzo podobały. Myśmy sobie wyobrażali, że jak tu cudownie było mieszkać w takich willach. No i potem musiało minąć trochę czasu. Dołączyłam do zespołu pracowni dziedzictwa kulturowego, myśmy się inaczej nazywali, ale to już przepraszam, nie pomnę. Popularyzacji jak... i... Właśnie, i zabytków, i wszystkiego Uga najlepszego. W każdym razie też wykonywaliśmy dla Sielanki studium. My do dzisiaj studium dla Bydgoszczy wykonujemy i ten teren wyznaczono właśnie na nasze badania. Dokładnie sprawdzaliśmy ostatnio z Piotrem Winterem w 1999 roku, czyli jeszcze koniec XX wieku. No i właśnie mi przypadło w udziale poszukiwanie archiwaliów dotyczących części tych obiektów i jak się otwierało te teczki w archiwum. Mamy takie szczęście, proszę Państwa, w archiwum państwowym zachowane są akta budowlane, szczęśliwie. I jak się otwierało te teczki właśnie z tymi rysunkami, no te rysunki tak się wyróżniały, że właściwie jak ja potem już badałam tę postać, to nie miałam wątpliwości, że on marzył o tym, żeby być malarzem, żeby być rysownikiem. No los tak chciał, że został architektem, ale wydaje mi się, że do końca, bo właściwie nie ma, drodzy Państwo, rysunku projektowego, żeby tam nie było jakiegoś takiego dodatku, a to tam wychodzi ktoś z psem, a to ktoś tam się wychyla z okienka, po prostu wiadomo, że to jest ręka malarza, ręka rysownika bardzo dobrego. No, przyszło mu żyć właściwie na przełomach różnych i ten pierwszy przełom to oczywiście pierwsza wojna światowa, wojna polsko-bolszewicka, to szukanie swojego miejsca na ziemi. Potem ten trudny moment kryzysu, kiedy on pracuje dla kogoś, bo pracuje przecież w pracowni Bronisława Jankowskiego i nie ujmując Jankowskiemu, bo on Jankowskiego się strasznie dużo nauczył, no to potem ten krótki epizod, kiedy tak naprawdę myślę, że no, był szczęśliwy, bo to były te lata 33-39, gdzie on robił dla najlepszych, gdzie współpracował z najlepszymi. No i wojna. I tak naprawdę po wojnie, no to ten świat, który był dla niego tak ważny, tej elegancji, tych garniturów nawet, o których wspominałaś, no to już było coś, co było cieniem. I on też starał się w tych powojennych, to jest dla mnie zaskoczenie, drodzy Państwo, i myślę, że dla Państwa też to będzie te jego realizacje powojenne. Kiedy on właściwie, nie mając już takich możliwości, nie mógł sobie zamówić marmurów na ściany, nie mógł sobie zamówić u Antoniego Jaworskiego świetnych wykończeń na ścianach, żeby drewno jeszcze dopełniało wnętrze, ale jeszcze próbował, żeby to wszystko było eleganckie, jak tamten świat. I myślę, że mamy wyjątkowe szczęście, bo on nie musiał się zatrzymać w Bydgoszczy tak naprawdę, bo przecież jechał z tych dalekich kresów, zatrzymywał się w różnych miejscach, był w Toruniu, był w Grudziądzu. Wiemy też, że zahaczył o Poznań, ale wybrał Bydgoszcz i naprawdę no, możemy być mu wdzięczni, bo tutaj też myślę, że przyznacie Państwo, że no, jeżeli chodzi o wizytówkę, którą zostawił w Poznaniu, którą teraz Państwo widzicie, no to nie ma się czego wstydzić, że zbudował poznaniakom też przepiękny dom czynszowy. Powiedziałaś o bardzo wielu ważnych rzeczach, o tym stylu, bo Jan Kosowski miał swój styl i był to styl niezwykle elegancki i właśnie taki z dwudziestolecia. No i dlatego potem trudno było wejść w gorset perelowski, ale jednak się nie dawał. Natomiast ten styl pozwolił mi i talent pozwolił mu projektować rzeczy wyjątkowe, które od razu się poznaje, jak się kilka jego realizacji zobaczy. Ale powiedziałaś też o wnętrzach. No właśnie, bo to nie jest tylko tak,
jak dzisiaj na przykład, chociaż już różnie to ci, którzy mają duże pieniądze, to mogą sobie kilka firm zaprosić i im wnętrza też urządzą jak najbardziej. Ale Jan Kosowski i jego drużyna, oni budynek oddawali wypieszczony do ostatniej klamki. Tam wszystko było zaprojektowane. Mało tego, on też był specjalistą od projektowania zewnętrza domu, prawda? Agnieszko bardzo lubił, żeby był ogródek, żeby była jakaś taka przestrzeń, w której odpoczywamy. No i to jest wspaniałe, że tam wchodząc do takiego budynku, to wszystko już było gotowe. No właśnie dobrze się składa, że o tym wspominasz i mamy na slajdzie fotografię z zbiorów Marty Pacanowskiej, która jest z nami i której bardzo dziękuję, że też dopuściła mnie, a trwało to i trwało, nie będę tu wypominać, pani Marcie, ile trwało, żebym ja w ogóle się dostała do jednego z najpiękniejszych domów w Bydgoszczy, czyli na Podgórną 5. Właściwie to taki był moment w tej książce, że ja już zarzuciłam pisanie, bo jak się nie dostanę na Podgórną 5, to ja w ogóle nie będę dalej już pisać, ponieważ ja chciałam zobaczyć, jak ten dom, bo ja bardzo też chciałam, żeby tutaj Wojtek Woźniak, który wykonał zdjęcie przepiękne na okładkę i za co mu bardzo dziękuję, żeby na tej okładce był dom na Podgórnej, ale sobie pomyślałam, że to by było oszustwo, bo tak naprawdę ten dom na Podgórnej to trzech właściwie złożyło się na nią autorów. I to był Bronisław Jankowski, to był Jan Kosowski, no i to był bez wątpienia, jak ja już weszłam tam i w ogóle posłuchałam, co mi opowiadała pani Marta Pacanowska, to ja już wiedziałam, że ogromny wpływ na kształt tego budynku miał jej dziadek. I to jest kolejna postać, bo też tak jest, drodzy państwo, że jedna postać jakby wywołuje następne. I Jakub Chechliński, no to jest taka postać, której należy się tak naprawdę biografia, bo też nie pamiętamy o tym, że mamy w Bydgoszczy i musimy pamiętać o osobie, która wykonywała meble dla polskich ambasad, dla polskiego Sejmu, dla polskich banków, dla budynków w nowo powstającej wówczas Gdyni. I to też była postać taka, no tutaj bez której trudno sobie to dwudziestolecie międzywojenne w Bydgoszczy wyobrazić. I pomysły, bo okazuje się, że Kosowski też projektował meble. W jego pracowni był pan Witold Jerzykiewicz, który projektował meble. Ale jak oni to wymyślili, no to ktoś to musiał zrobić. I robiła to właśnie fabryka Jakuba Chechlińskiego. No i panowie tutaj, no państwo macie próbkę, tak, tego, co oni potrafili i zaprojektować, a też najważniejsze, co potem można było wykonać. Więc tutaj ta niezwykła... Kto by nie chciał tu mieszkać, Agnieszko? Ta niezwykła dbałość. I tak naprawdę to jest taka pamięć o tym, jak się mieszka wygodnie, mieszczańsko. To jest jeszcze taka XIX-wieczna tradycja, bo też nie oszukujmy się, w Bydgoszczy to od razu wszyscy nie wyrzucali mebli i nie wstawiali sobie mebli metalowych a la Le Corbusier, tylko chciało się mieszkać wygodnie i dostatnio. I to miało być widać, ale oczywiście ten sznyt nowoczesności, no dlaczego nie? I właśnie tak też projektowano i tak te wnętrza wyglądały. Ta budowla na Podgórnej też jest wszystkim pewnie dobrze znana. Przyjeżdżając tam nie sposób nie zauważyć tego budynku przepięknego. No i cała galeria tych willi na Sielance. Tu jest jedna z nich, też bardzo piękna, bardzo ją lubię. Tu jest dziś przedszkole. Na pewno też państwo kojarzą ten budynek, przechodząc ulicą Markwarta. No, ile tu jest pomysłów w tym jednym budynku. To okno, to po prostu każdy detal. Ja myślę, że to jest bardzo istotne. Te rysunki też pokazują, poza zdolnością właśnie, o której mówiłaś, że próbował coś więcej tam Jan Kosowski narysować niż tylko budynek, pokazują również wielką taką skrupulatność w detalu. Prawda? I to, że bardzo chciał się uczyć, bo jak sobie tak naprawdę wyobrazimy, bo tak naprawdę to... Ale trudno było tak książkę zatytułować, bo to powinien być architekt paradoks, bo tak naprawdę on tak do końca tym architektem... Dlaczego z tego zrezygnowałaś? Przecież to jest świetny tytuł. Nie, bo myślę, że byłoby mu przykro, więc tutaj to spotkanie z architekturą dlatego, bo w pewnym momencie Jan Kosowski na swojej drodze tą architekturę spotkał i robił wszystko, żeby w tym zawodzie być doskonałym architektem. No pamiętajmy, że on tak naprawdę architektem
tytułem, o który tak bardzo mu chodziło, to dopiero stał się w latach 50., kiedy ten tytuł przyznano mu na podstawie dorobku na Politechnice Gdańskiej. On się tytułem inżyniera dopiero wtedy mógł posługiwać. Wcześniej posługiwał się tytułem architekta, ale bardzo szybko się uczył. On potrafił w różnych stylach dostosowywać się do tych stylów, bo pracując u Jankowskiego, no to doskonale opanował style jeszcze ten neobarokowy, neoklasycystyczny, te, które miały być stylami takimi pierwszymi dla odrodzonej ojczyzny. To były te style, między innymi ten charakterystyczny styl dworkowy, który mamy właśnie na Sielance. Natomiast już później, no to i przez wizyty w Gdyni. Przez to on miał przebogatą bibliotekę. I tutaj też dziękuję bardzo, że miał możliwość zajrzenia do tej biblioteki. To była biblioteka w różnych językach. On czytał po niemiecku, czytał po rosyjsku, czytał, myślę, też po angielsku, bo tam takie artykuły też o architekturze były. Więc on cały czas się uczył, żeby właściwie, no trudno powiedzieć, że nadrobić, tak? Ale żeby się wykształcić na tyle, żeby być sprawnym architektem i też architektem bardzo nowoczesnym. No jak na Bydgoszcz uważam, że naprawdę bardzo, bardzo się wyróżnia. No tak, bo mało wiemy, za chwilę poprosimy tutaj wnuczkę pana Jana Kosowskiego, panią profesor Katarzynę Marcysiak, której dziękujemy za przybycie. Ale zanim ta rozmowa, to powiedzmy jeszcze o tym, że niewiele wiadomo o tych pierwszych latach życia pana Jana Kosowskiego. No też to nie było łatwe urodzić się pod koniec wieku XIX, no i na początku wieku XX się próbować kształcić, kiedy tam rewolucja, no zawierucha straszliwa. No i Odessa, nie wiadomo, czy tam się uczył tego rysunku, ja to, czy ja nie to sprawdzałam. Uczył. I to jest wszystko takie jeszcze nie tak, wiadomo. Tak, archiwum, ale też pracownicy archiwum w Odessie, bardzo pomocni, mówili, że to, że nie ma dokumentów na to, że on nie widnieje w spisie Szkoły Sztuk Pięknych w Odessie, nie znaczy, że tam się nie uczył. To były takie właśnie czasy, że z tych czasów ani mogły te dokumenty się po prostu nie zachować. Ja podobną historię przeżyłam właśnie z Bronisławem Jankowskim. Ja nie wiem, gdzie on kończył studia, chociaż do wszystkich możliwych politechnik dzisiejszych, a wówczas funkcjonujących i na terenie Niemiec, i na terenie Austrii, i na terenie Rosji, rozesłałam prośbę i nigdzie go nie znalazłam. Podczas konferencji też jeden z panów mówił, że on ma problemy, bo tam jego architekt ma dość popularne nazwisko i trudno na niego trafić. No, nazywać się w okresie międzywojennym Bronisław Jankowski, to też, drodzy państwo, jest bardzo, bardzo, tak jak się nazywa dzisiaj, Jan Kowalski. I znalazłam kilku Bronisławów Jankowskich architektów, ale no niestety żaden z nich to nie jest ten, który, to jest dosyć nawet tajemnicza postać, bo kiedy on już Jankowski to jest taki przykład na złamany życiorys, bo jemu się jednak ta historia z Gdynią nie udaje, bo my tak sobie myślimy, że a Gdynia, miasto z marzeń i morza i same sukcesy. Jemu się nie udaje tak do końca. To jest kryzys. Nie płacą jemu i Jaworskiemu za wykonane prace, a jak płacą, no to oczywiście już te pieniądze nie mają żadnej wartości. Więc Jankowski już do Bydgoszczy nie wraca. Prawdopodobnie wyjeżdża do Inowrocławia, ale w tym Inowrocławiu też szlak się urywa i przy ogromnej współpracy i Muzeum w Inowrocławiu, i oddziału inowrocławskiego naszego archiwum państwowego nie udaje mi się ustalić, znalazłam tylko datę, kiedy umiera, natomiast co robił w Inowrocławiu i gdzie pracował, bo podejrzewam, że pracował, no to nie udało mi się tego znaleźć. Uważam, że to jeszcze
zadanie może dla kogoś, kto będzie miał więcej szczęścia, ale nie mogłam go ominąć. I te rzeczy, które zrobił dla Bydgoszczy, myślę, że na tyle wpłynęły na Kosowskiego. Też trudno czasami oddzielić, co robił jeden, co robił drugi, gdzie były te samodzielne realizacje. To może też trochę nużyć w tej książce, ale chciałam też pokazać, jak zawiłe były losy po prostu architektów w tamtym czasie, że te drogi naprawdę nie były proste, długie i tylko jasne i przejrzyste. Było różnie. No i ten epizod oczywiście II wojny światowej, no gdzie też trzeba było pracować, ale znów nie dla siebie, tylko żeby utrzymać rodzinę. I też te losy takie, że trzeba się było uczyć tych stylów, no, w których on, wydaje mi się, znowu nie czuł się najlepiej, ale no, był fachowcem i potrafił też dostosować się do tych stylów, które wówczas obowiązywały. Wiele jest zalet książki Agnieszki Wysockiej. Jedną z nich jest, o tym już wcześniej mówiłam, świetny język, którym Agnieszka się posługuje, w którym skupia zarówno naukowość, czyli te wszystkie rzeczy, które są ważne dla publikacji naukowej, jak i popularyzatorstwo, popularyzację tej dziedziny, którą się zajmuje. Agnieszka jest niesamowitym gawędziarzem, przepięknie mówi i bardzo pięknie pisze. Dlatego ta publikacja, naukowa publikacja, jest absolutnie dla każdego i można ją czytać jak taką powieść o czasach minionych. Tylko uwaga, przepraszam, mój mąż mówi, że to akcja nie jest zbyt wartka, więc to od razu tak, jest ale to, no bo to nie jest powieść kryminalna, tylko to jest taka typ Prusta, tak. Trzeba to wyjść, przyjść, ciasteczko zjeść, może kawkę wypić i sobie pooglądać. I do tego wszystkiego jeszcze właśnie pooglądać te piękne archiwalia, które tutaj Agnieszka zdobyła. No ale mówię o tym też dlatego, że recenzentem tej książki jest wspaniały człowiek, który również był nauczycielem na KUL-u Agnieszki, którego miałam absolutną przyjemność poznać i rozmawiać z nim, czyli profesor Lechosław Lameński, który napisał o tym właśnie, tutaj na skrzydełku można przeczytać, dlaczego mu się podoba ta książka, między innymi dlatego, że jest tak napisana, że Agnieszka tak umie pisać. I myślę, że to jest wielka zaleta i bardzo dobry klucz do tego, jak większość osób nie będących fachowcami, prawda, zainteresować, aby po taką publikację sięgnęły. Jak sobie myślałaś to, w jaki sposób to wszystko przedstawisz? Jak to było? Najpierw zgromadziłaś te wszystkie archiwalia, zdjęcia, plany, projekty i dopiero potem usiadłaś i pisałaś tekst? Czy pisałaś tekst i robiłaś sobie tam kropeczkę i mówiłaś, tu muszę poszukać jeszcze tych archiwaliów? Ja tak naprawdę to miałam nieprawdopodobne szczęście. I myślę, że teraz już bym pewnie tego nie zrobiła, ale jak człowiek jest młody, to jest też bezczelny trochę, a wówczas, kiedy myśmy robili studium sielanki, to jeszcze było coś takiego, drodzy Państwo, i znowu okaże się, że ja to pamiętam, jak dinozaury biegały po Gdańskiej, ale było coś takiego, drodzy Państwo, jak książka telefoniczna. I Bronisławów Jankowskich to było sporo, ale Jerzy Kosowski to był jeden w tej książce telefonicznej. I ja już wiedziałam z archiwum państwowego w Bydgoszczy, bo przeglądałam karty meldunkowe, że syn pana Jana Kosowskiego miał na imię Jerzy. I ja po prostu z bijącym sercem wykręciłam ten numer telefonu. No i spotkałam się z taką życzliwością i spotkałam się z taką, no oczywiście to do dzisiaj mnie wzrusza, bo to nie jest, drodzy Państwo, tak łatwo oddać obcej osobie dokumenty swojego życia, oddać fotografie i zgodzić się na to, żeby ktoś jakby ze swojego punktu widzenia pisał o kimś zupełnie obcym, a dla nas przecież bardzo, bardzo ważnym i bardzo bliskim. Ale no tutaj ja no po prostu, no, no to zostanie we mnie na zawsze, że po prostu mi zaufano i to zaufanie dalej też później pani profesor Katarzyna Marciak też tym zaufaniem mnie obdarzyła i bez tego, co rodzina zgromadziła skrupulatnie przez tyle lat, ja bym w ogóle tej książki nie napisała. Później kolejne osoby, które otwierały się przede mną właśnie ze swoimi wspomnieniami, archiwami i tutaj ogromny ukłon dla Marty Pacanowskiej. Ja naprawdę
ogromnie się cieszę, że mogłam zobaczyć, jak wygląda Podgórna 5. I ostatni moment właściwie, kiedy książka była gotowa i jeszcze pani Anna Krawczyk, no myślę, że to już nie wiem, jak to się stało, że też udostępniła mi zdjęcia swoje rodzinne. I tak naprawdę to była taka układanka. Do tego się dołożyły archiwalia z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, bo my naprawdę mamy świetne archiwalia. Do tego się też na pewno przyczyniło to, że ja tam chyłkiem, ciszkiem do niektórych domów wchodziłam, a to jak przyjechała śmieciarka, to można weź mnie do niektórych. No niektórych los pracownika naukowego. No, drodzy Państwo, tak, no to może jest śmieszne, ale jak mojego synka, jak był nie za duży, spytano, czym się zajmuje mamusia, no to mój syn rezolutnie odpowiedział, mama chodzi po klatkach schodowych. Cały Mikołaj. No więc pani się nawet zainteresowała i mnie zapytała, co ja robię na tych klatkach schodowych. No ale wytłumaczyłam, że na taki zajęcie, ja nie wiem, czy pani uwierzyła, ale okej, ja się cieszę, że pani się zainteresowała, że może, żeby tym dzieckiem się ewentualnie zainteresować. Ale właśnie takie też wchodzenie na klatki schodowe, co tu państwo widzicie, ja nie opowiadam tutaj bajek, no bo tu na przykład właśnie w taki sposób się udało wejść. No ja to wszystko podotykałam, ja to wszystko sobie przemyślałam. Ja naprawdę tutaj, możecie też państwo zobaczyć, obłożyłam się literaturą, pojechałam do Gdyni, pojechałam do Poznania, pojechałam do Inowrocławia. Zobaczyłam, jak to wszystko wygląda, wróciłam i sobie pomyślałam, no wstydu nie ma, mamy świetną architekturę, a Jan Kosowski zasługuje na to, żeby to miejsce i nie tylko wśród architektów bydgoskich, ale wśród architektów polskich po prostu zająć. No i taką mam nadzieję, że ja przyłożyłam tutaj tą cegiełkę. Ja więcej nie powiem, bo będę płakać. Ja wykorzystam ten moment, że ty sobie łezkę teraz uroń i najwyższy czas, abyśmy poprosiły tutaj do nas panią profesor Katarzynę Marcysiak, wnuczkę Jana Kosowskiego. Witamy serdecznie. Dzień dobry państwu, ja serdecznie dziękuję za to zaproszenie i po tym wszystkim, co tutaj wszyscy usłyszeliśmy, niech leży. Ja z dumą powiem, ja jestem z domu Kosowska. Pamiętam całe właśnie moje życie przed zamążpójściem, jak mówiłam, Kosowska przez 2S, bo to jeszcze trzeba było podkreślić. Ja dziadka nie znałam niestety, dziadek zmarł w roku 58. Ja co prawda już to jest z tymi dinozaurami, niech pani nie przeszkadza, bo ja widziałam starsze dinozaury, ale moja mama miała szczęście dziadka poznać w roku, w którym wyszła za mąż za mojego tatę i pamiętam, jak wspominała, jak taka właśnie młoda dziewczyna, dziadek ją poprosił na rozmowę i co się jej opowiada, tu o Bydgoszczy, tu o pracy. I ona taka młoda, dość spłoszona siedzi, bo dziadek z tą właśnie jednodłączną fajką, no ona nic nie rozumiała. I dziadek pod koniec wyjął tę fajkę z ust i mówi, ty pewnie nic nie rozumiałaś, co ja mówię, ale to nie szkodzi. Także dziadek istniał, mimo że go nie było, to zdjęcie tego pana w okularach z łysiną, cały czas stało w domu, właśnie do śmierci córki jego, czyli mojej cioci, cały czas stało na poczesnym miejscu. No i dziadek istniał w takich właśnie różnych anegdotkach, w jakichś takich powiedzonkach, w związku z czym, no nie znałam go, ale ja bym go znała. Natomiast to, czego nie wiedziałam i co właśnie zawdzięczam pani, to jest cała jego twórczość architektoniczna. Jakoś ja to odkrywałam powoli, nie wiem, czemu o tym się nie mówiło. Myślę, że może jednak to, mimo tego, że pani mówi, że tutaj jestem wspaniałym architektem, ale nie osiągnął chyba tego, na czym mu najbardziej zależało. Takie własne biuro projektowe z architektem Janem Kosowskim, z inżynierem, projektantem Jerzym Kosowskim, z panią architekt od spraw sanitarnych, z panią projektant spraw sanitarnych Danutą Kosowską, bo tak zostały wykształcone no, dzieci, syn i córka. Tak miało być, ale zmiany ustrojowe sprawiły, że to się nie udało. W związku z czym to był jednak taki do końca życia zawód i tak jak mówię, nie znałam do końca tej twórczości. Właściwie dlatego to, co pani mówi, że panią wpuszczono, że została pani obdarzona zaufaniem, to wielka nasza wdzięczność, naprawdę, wielka, olbrzymia wdzięczność i w ogóle zachwyt, że pani się tym zajęła i że pani to doceniła. To no, niesamowicie jest docenione w naszej rodzinie, także nie trzeba było dzwonić z bijącym sercem, tylko od razu przybiec. To może pani profesor opowie troszkę huli rąbka tajemnicy tych anegdotek, to
byśmy chcieli posłuchać. Jaki był dziadek, znaczy, chociaż był na pewno. Bo jest intrygujący z tych fotografii. Ja nie ukrywam, że jak sobie zobaczyłam te fotografie, no to już mi serce zabiło, że będzie ciekawa postać. No na pewno był pełen poczucia humoru i takiej, jak miałem, błyszczącej w środku inteligencji. No z anegdotek to w domu były papuczki nierozłączki, które zawsze siadały mu na okularach na przykład, a potem druga sfruwała na talerz zupy i wławiała kawałeczki z tej zupy. I to tak było też, dziadek dozwalał na to. No i ta nieodłączna fajka, ponieważ był palaczem, nigdy papieros, nie, to zawsze była fajka, nie z papierosa. Pokręciłam, przepraszam. No, elegancko z fajką, natomiast niestety nie, potem już mu lekarz nie zezwalał, więc przez ostatnie kilkanaście lat chodził z tą fajką, nieustannie w ustach, ale ona już się nie paliła, ale być musiała po prostu. Z dziećmi były zawsze wakacje w Zakopanem. Teraz Zakopane nam się kojarzy chyba nie tak dobrze, ale wtedy to było takie właśnie no, szacowne miejsce, więc zawsze z dziećmi z Zakopanem. Zresztą to było przeważnie tak, że dziadek zawoził żonę swoją, czyli babcię z dziećmi, i po czym wracał do domu do pracy, bo jednak bez tej pracy jakoś tak pozwalał sobie chyba na tydzień tylko urlopu, po czym no, projekty tutaj, sprawy, także no, był oddany pracy na pewno. Jak pani sobie spaceruje po Bydgoszczy, to gdzie pani serce bije najgoręcej? Przy którym budynku? No na pewno na Sielance. To znaczy, bo ja pracuję przy ulicy, przy Alejach Ossolińskich i jak prowadzę ćwiczenia, to z okien widzę właśnie budynek na rogu Ossolińskich i Jasnyka. I także właśnie w pracy czuję się dobrze. Jak w domu. Tak. Czy książka spełniła pani oczekiwania? No bardzo. Ja w ogóle nie spodziewałam się, że książka będzie. Także no to jest po prostu no coś fantastycznego. Spełniła i tak jak mówię jeszcze raz, dziękujemy. Wielka, wielka wdzięczność dla pani Agnieszki. Agnieszko, napisałaś bardzo piękną książkę. Mądrą, dobrą, ciekawą. Czy zamierzasz kontynuować historię tych mniej znanych architektów? Na razie to już odpocząć. Ale ja oczywiście mam 150 tysięcy planów, bo to też tak nie jest, że ja właściwie cały ten czas się zajmowałam Janem Kosowskim, bo ja po prostu różne rzeczy mnie interesują i wówczas za nie tam chwytam i wtedy coś odkładam, ale to na mnie czeka. Ja mam nadzieję, że jeszcze coś mi się uda napisać o architektach i myślę, że jeszcze kogoś uda się przywołać, bo myślę, że ci architekci z tego czasu, dwudziestolecia międzywojennego, na to zasługują, bo wprawdzie tak widzimy, oni budowali niepodległą i tam głównie występują generałowie albo właśnie jakieś takie ważne postacie polityczne. Ja sobie myślę, że budowali to raczej architekci na dwudziestolecie międzywojenne i im też trzeba oddać hołd i trzeba o nich pamiętać. Można by właściwie, tu jest pan profesor Lech Zagłoba, który jest też radnym. Ja mam taki pomysł, że może by zrobić taki szlak architektów bydgoskich, przymocować, tak jak ma Święcicki swoją tablicę do któregoś z domów, który byłby jakimś symbolem tego architekta. Tam akurat Święcicki to był jego dom, więc łatwo to było zrobić, ale tu też coś by można wymyśleć, prawda, i zrobić taki szlak. Agnieszka, bo z Bogną Terkowską, Kostkowską na przykład chodziły i oprowadzały wszystkich. To jest bardzo ważne. Jedną rzecz jeszcze chciałam dodać, bo tutaj jaki dziadek był. Właśnie to co pani mówi, przypomniało mi się, co jeszcze go zachowało, to wielka skromność, bo w rezultacie nie wybudował domu dla siebie. Tak? Pracował dla innych, natomiast zawsze wynajmował mieszkanie, w związku z czym no, nie można jego domu nazwać jego imieniem niestety, chociaż jego domów jest tak naprawdę wiele. No właśnie, to można wybrać jakiś, jeden z nich i tę tabliczkę tam przymocować i jakąś też historię o nim. To jest bardzo ciekawe. Dzisiaj ja to widzę często też na przykład przy budynkach radia są u nas tablice i bardzo często jak wychodzę na balkon, ludzie stoją i czytają sobie i sobie jeszcze kiwają głowami, patrzą, zastanawiają się. To jest bardzo ważna rzecz i to jest na pewno Jan Kosowski, który na to zasługuje, ale też wielu innych, prawda? Taki szlak bydgoskich architektów, żeby ludzie wiedzieli, koło jakich pięknych budynków przychodzą i kto je stworzył.
Co pan profesor na to? Dziękuję bardzo. To była taka interpelacja, korzystając z okazji. Nie byłabym sobą, żeby tego nie zrobić, bo trzeba promować i bardzo się cieszę. To też jest bardzo ważny aspekt książki Agnieszki. Przywrócenie pamięci. Przywrócenie pamięci, a jak widać dzisiaj na spotkaniu, na którym dziękujemy, że Państwo przybyli w tych wyjątkowych warunkach, gdyby byłaby tak zwana normalna sytuacja epidemiczna, czyli nie byłoby sytuacji epidemicznej, to byłoby tutaj bardzo wiele osób, bo wejściówki skończyły się bardzo szybko. Tak, z całym ogromnym szacunkiem dla Agnieszki, no nie prezentujemy filmu Agnieszki Holland, a przyszli Państwo, także to jest niezwykle ważne i też to oznacza, że się wraca do tej historii, że zrozumieliśmy wreszcie, że nie gonimy tylko do przodu, tylko przeszłość jest ważna. Jest tutaj z nami dzisiaj Katarzyna Gębarowska, która no, może o tym powiedzieć. Jej fotografki, książka wspaniała, o której też tu rozmawialiśmy i działalność cała, którą przed się bierze. Teraz trwa festiwal Vintage Photo, też zapraszamy przy okazji. To wie o tym, i jakie to jest ważne, jak ludzie przenoszą zdjęcia, jak reagują, odkopują jakieś stare fotografie, powstają historie, przywraca się właśnie do życia w naszej pamięci te osoby, które zostały zapomniane, o których mało tego nikt nie wiedział wcześniej. To jest coś nieprawdopodobnego, także myślę, że ten trend taki powrotu do historii, do korzeni jest bardzo ważny i to też zawdzięczamy Agnieszce i też całej pracowni tutaj w KPC-ku, która bardzo piękne rzeczy robi. Tak więc dziękuję bardzo za to. Dziękuję pani profesor. Proszę państwa, czas na państwa pytania do autorki. Może też do... Pani profesor ucieka już. Dziękujemy. Kto chciałby o coś zapytać? Czy państwo... Może tak. Proszę szczerze odpowiedzieć. Kto nigdy wcześniej nie słyszał o Janie Kosowskim? Teraz już wszyscy wiemy, a jak Państwo przeczytają książkę Agnieszki, to już będą Państwo szóstkę mieli z historii sztuki naszej, tu regionalnej. Agnieszko, czy masz jakiś niedosyt w takim sensie, że nie zdołałaś do czegoś dotrzeć? A co by jeszcze w tej książce mogło być? Oczywiście, że szukamy mam, ale... dziury w całym, bo jest tak pięknie. Ale to chyba nie byłoby dobrze, gdybym tak powiedziała, że wszystko, bo właśnie tak jak powiedziałam, na pewno do zgłębienia jest historia Bronisława Jankowskiego. Na pewno koniecznie trzeba też poświęcić książkę albo obfity artykuł Jakubowi Hechlińskiemu. To są postaci no, dla Bydgoszczy bardzo, bardzo ważne. To są też no, rzeczy, których no, ja nie udało mi się znaleźć, ale otwierają się pewne archiwa. Być może za jakiś czas tą drogę taką pierwszą, jaką przeszedł Jan Kosowski jeszcze w tych zawieruchach I wojny światowej, też uda się odtworzyć. Więc wszystko przed następnymi pokoleniami. Ja też zawsze dbam o to, żeby studenci wybierali tematy związane z Bydgoszczą albo z miejscowościami, z których pochodzą, bo przecież oni są też z różnych miejscowości, że to ich powinno interesować, bo tak naprawdę to budowanie tożsamości jakże jest ważne, bo to, że my się dzieje swobodnie, też w Bydgoszczy, ja też lubię bardzo tak słuchać, jak idą przewodnicy i tak swobodnie mówią, a to zbudował, drodzy państwo, Święcicki, a to Weidner, a tu popatrzcie, Paul Baum. Ale ja sobie wtedy myślę, drodzy państwo, żeście widzieli, ile my w pracowni przesiedzieliśmy godzin wszyscy, żeby to potem tak łatwo przychodziło, opowiadanie o tym. Dlatego no, dla mnie to jest nie do przecenienia, czy nasza praca, czy praca właśnie wspomnianej tutaj przed chwilą Kasi Gębarowskiej, no, której też przecież zawdzięczamy to, kto wiedział kilka lat temu, że tu panie miały pracownie fotograficzne. No nikt nie wiedział, ale właśnie dzięki tej takiej pracy żółwi i mrówczej, którą się w archiwum wykonuje, no to potem jest właśnie to, że wiemy, że te budynki coś na
nam opowiadają, że też one nie są bezimienne, bo jak je mijamy, no to czujemy się, ach, że stoi za nimi człowiek. Agnieszka niezwykle dokładna. Te wagary to i tak jej dobrze wyszły, bo się okazuje, że się dokształcała podczas tych wagarów. Tak, hołd składam, ponieważ Agnieszka jest absolwentką 6 liceum ogólnokształcącego, którzy to absolwenci słyną z właśnie takiej wspaniałej pracy. No, ja to mówię, dzięki naszym profesorom. Tak, dzięki. Ja to mówię z zazdrością, chociaż też moja szkoła ma swoje zalety, bo ja jestem z 1 liceum. Jak Państwo wiedzą, rywalizacja tych dwóch szkół zawsze była, będzie i już chyba się nie zmieni. Mało tego, Agnieszka, to już możemy powiedzieć, ma dwoje wspaniałych dzieci, córkę i syna. I córka Magda, od razu wiedziałam, że pójdzie do 6. A syn Mikołaj, ten chłopczyk, który powiedział, że mama chodzi po klatkach schodowych, od początku miał niezwykłe poczucie humoru. Dziś jest studentem, ale też i to ścisłych kierunków. Natomiast Politechnika Poznańska okazuje, jest rewelacyjnym twórcą tekstów i uczestniczy w slamach poetyckich i je wygrywa po prostu. I jak Agnieszka przyszła i mówi, słuchaj, on... Gdzie on pójdzie do tego liceum? Ja mówię, Agnieszka, no tylko do 1 może iść. Mikołaj tylko do 1. I tak się to skończyło. Także mamy tutaj też bardzo fajne opowieści o tym. No to jest właśnie to. Z jednej strony jest w Agnieszce bardzo wielka pracowitość i szacunek do literatury, do postaci, ale jest w niej ta nutka szaleństwa, która jest też potrzebna i tego takiego bardzo emocjonalnego podejścia. Uratowałyśmy tu sytuację, bo prawie już się popaka i wiem, żeby to się zdarzyło, bo rozmawiałam z nią wcześniej. I ona tak przeżywa swoje poszukiwania, losy wszystkich bohaterów, rozmawiamy o tym. No i to też daje wartość tym książkom. To jest od razu wiadomo, jakie serce też autor włożył poza swoją wiedzą i zdolnościami do opowiadania. Karierę byś zrobiła w Ameryce. Ktoś jeszcze o coś chciałby zapytać? Bardzo proszę. Znaczy ja się tak dobijam do głosu, bo Agnieszka mówiła o swojej wdzięczności wobec różnych osób. Natomiast ja jestem jej podwójnie wdzięczna, bo spotkałyśmy się kiedyś na jakiejś konferencji i ja pisałam wtedy o architekturze Poznania i tak nagle patrzę i coś mi bardzo znajoma kreska, bardzo znajome formy. No i okazało się, że właśnie budynek, dzięki niej zidentyfikowałam właśnie ten budynek w Poznaniu przy Dąbrowskiego 8, który tam się wcześniej pojawiał. Ale druga moja wdzięczność, dzięki Agnieszce dowiedziałam się, że właściwie spędziłam dzieciństwo i młodość, niestety nie w domu zbudowanym przez Kosowskiego, ale w sąsiedztwie tego długiego szeregu domów na ulicy Gdańskiej naprzeciwko Stadionu Zawiszy. Jedyna plomba, której nie zdążył widocznie zbudować przed wojną, to tam właśnie było moje mieszkanie. Także bardzo Ci dziękuję i pomijając już oczywiście fakt najważniejszy, czyli Twoją wiedzę i kompetencje. Bardzo miło i mam nadzieję właśnie, że poznaniacy się nie wstydzą tego budynku Jana Kosowskiego. Lepszych przykładów architektury międzywojennej w Poznaniu. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Jan Kosowski brał udział przy projektowaniu Filharmonii Pomorskiej. Czy mogłaby Pani coś więcej na ten temat opowiedzieć? On nie tyle brał, znaczy tak, Andrzej Szwalbe, wiemy, że był osobą, która była bardzo decyzyjną, jeżeli chodzi w ogóle o powstanie i dzielnicy muzycznej i Filharmonii Pomorskiej. No i ten jego pomysł na stworzenie tego miejsca jakby pierwszy właśnie realizował Jan Kosowski, projektując całe założenie dzielnicy muzycznej. Tam, gdzie dzisiaj się znajduje Filharmonia Pomorska, ale on miał pomysł troszkę inny na ustawienie Filharmonii Pomorskiej. Filharmonia Pomorska stać miała mniej więcej tam, gdzie stoi dzisiaj szkoła podstawowa muzyczna i liceum muzyczne, tak? To Państwowy Zespół Szkół Muzycznych. Zaraz jakby na zapleczu Polskiego Radia. I właśnie ustawionym miał być frontem w kierunku dzisiejszej Akademii Muzycznej.
I to był taki pierwszy pomysł, natomiast on później stanął do konkursu, który był rozpisany, konkurs był ogólnopolski, ale wygrał go nie zespół Jana Kosowskiego, tylko zespół Stefana Kleibora. I Stefan Kleibor z zespołem realizował ten projekt. Oczywiście porównując te dwa projekty, możemy dostrzec bardzo wiele podobieństw, ale te podobieństwa wynikają też z tego, że wówczas obowiązywała doktryna socrealizmu w architekturze i te budynki były już tak programowo do siebie bardzo podobne, ponieważ one miały mieć ten narzucony kostium taki uproszczonego neoklasycyzmu. One miały być monumentalne, one miały być właśnie takie, właściwie przypominające świątynie, ale świątynie nowego typu, tak? Świątynie świeckie. Jan Kosowski w swoim projekcie nadał tej bryle takiej lekkości, bo on tam dodał takie elementy, które tam przewijały się, takie ludowe, jakby troszkę wycinanki się pojawiły jako dekoracja w jednej z willi. I takie też miały znaleźć się na attyce Filharmonii. Nie przyjęto tego projektu, ale na pewno ten projekt Kleibora, no to też pewne podobieństwa wykazuje, ale mówię, to był ten czas, kiedy właściwie wszyscy projektowali podobnie i też możemy powiedzieć, że Filharmonia warszawska, która wówczas właściwie nie tyle była odbudowana, tak mówimy ci, ale właściwie była zbudowana na nowo po powstaniu, no to też jest ten sam schemat budowania tego typu obiektów, jak filharmonie w całej Polsce, a wówczas możemy powiedzieć właściwie w całym Związku Radzieckim, bo to był taki w ogóle moment, kiedy budowano w bardzo, bardzo wielu miastach filharmonie na terenie Związku Radzieckiego, stąd tak naprawdę myśmy bardzo szybko to pozwolenie na zbudowanie filharmonii dostali, no bo też umówmy się, filharmonia to nie był budynek pierwszej potrzeby, bo po wojnie były inne potrzeby, a jednak filharmonia, no była takim programowym budynkiem i ona została w Bydgoszczy zbudowana. No i wychodził to i wyjeździł w Warszawie Andrzej Szwalbe. To też trzeba przypomnieć sobie. Nie wiem, czy jest dzisiaj taki ktoś, kto tyle czasu spędził tam w korytarzach przed gabinetami decydentów, co właśnie on. Ale no to ważne bardzo. Byśmy mieli tak filharmonię, nie tak. Może to jakiś pomysł teraz będzie rozbudowa, to jeszcze można tam gdzieś jeszcze coś wrócić do tego projektu. Ciasno tam jest trochę. Proszę Państwa, bardzo proszę, jest okazja. Oczywiście zachęcam Państwa do lektury książki Agnieszki, czyli co się przekłada w zakup po prostu jej. Tak, bardzo dobry prezent. Agnieszko, czy chciałabyś jeszcze komuś podziękować, coś powiedzieć? Tak, ja teraz zamienię się... Nie bądź wdzięczna nie, tyle razy, będę... bo nie, naprawdę nie, ale zmienię się w brączarkę. Tak, ja bardzo Państwu dziękuję w ogóle, że przyszliście. Bardzo wszystkim dziękuję i tak właśnie takim małym bukietem chciałabym podziękować. Dobrze, ja będę narrację prowadziła. Autorka będzie teraz wręczać bukiety. I zmierza teraz do pani profesor Katarzyny Marcysiak, wnuczki Jana Kosowskiego. I nastąpi, proszę Państwa, wymiana bukietów, jak się okazuje. Brawo. Pani Marta Pacanowska. Proszę bardzo. I też wymiana bukietów. To się nazywa wyczucie. Brawo. Myślę, że jeszcze się umówimy. Tak, no. Może Agnieszko to będzie to. Poczekaj, bo teraz wymiana bukietów jeszcze. Ja w imieniu całej rodziny Kosowskich, którzy jeszcze pozostali. Troszkę ich jeszcze jest, chociaż to męska linia wywarła, ale serdecznie dziękujemy za przywrócenie do życia naszego dziadka, pradziadka Jana Kosowskiego. Bardzo dziękuję. I to jest ten moment, kiedy się uświadamia sobie, że najbardziej warto pisać książki takie piękne. Agnieszko, brawa dla Ciebie i gratulujemy Ci tej książki. Dziękujemy Ci bardzo. Zabieraj się po prostu do następnej. I ja bardzo też dziękuję Ewie Domskiej. Ale to bez sensu. Ale ja nie mam dla Ciebie bukietu. Ktoś inny prowadził dzisiejszy wieczór.
Był to dla mnie wielki zaszczyt, Agnieszko. Wiesz, że jesteś cudowną dziewczyną. Się bardzo cieszę. Tak, a to wszystko jest prawda. Dziękuję serdecznie. Na koniec jeszcze. Proszę bardzo, Bogna Derkowska-Kostkowska. Z tego, co dokonałaś. Pracownia. Dziedzictwa kulturowego. Dziękujemy pięknie. Agnieszka Wysocka i jej książka o Janie Kosowskim. Dziękuję bardzo.